21 listopada na blogu SCL Software pojawiła się informacja na temat bałtyckich portów DLC Beyond the Baltic Sea, natomiast 22 listopada pojawiła się informacja na temat nagród Steam 2018. A więc informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SCL Software, a dzisiejszy pierwszy temat będą to porty bałtyckie, które pojawią się w nadchodzącym DLC Beyond the Baltic Sea. No i oczywiście dzisiaj będą głównie screeny, z tym, że dodam, że dla oficjalnej daty jako tako jeszcze nie ma, jak widzimy tutaj podgląd na Steama, dostępne później w tym roku, jak na razie widzicie nic nie ma, tutaj nagrody Steam, do tego później przejdę, ale tak. Co dzisiaj na temat portów? Tak jak mówiłem, głównie screeny, głównie się pokaże. No i może jeszcze ten, zanim przejdę do screenów, dokładnie powiem, o co tutaj chodzi w tym tekście. Bo tu jest powiedziane tak, że w wersji 1.33, jeszcze w Open Becie, pojawiły się dwa nowe porty, które pojawią się w tej całej mapie, o ile macie DLC Skandynawia. A jeśli nie, no to przynajmniej to w Niemczech w podstawce się pojawi. Bo tak, jak ktoś kojarzy, pojawia się w Szwecji nowy port Kapel Skar, czy jak to tam nazwać. I oczywiście to jest dla tych, którzy mają DLC Skandynawia. No i ten port będzie służył do tego, żeby połączyć się między tą Szwecją, a Estonią i Finlandią, o ile dobrze pamiętam. Natomiast port w Niemczech ma głównie służyć, ma głównie być dla osób, które mają tylko podstawkę, albo nie mają przynajmniej podstawki, albo nie mają przynajmniej Goenkis lub Skandynawii, czy też tego i tego, bo inaczej nie będzie się dało tam dostać na te tereny, dlatego postanowiono też zrobić port w Niemczech, no, który będzie głównie służył do połączeń chyba z wieloma krajami, prawdopodobnie któreś bałtyckie, czy coś, nie wiem, chyba nie ma tu podglądu, ale to się zobaczy. I w sumie nie byłem w tamtym porcie jeszcze w Niemczech, więc pewności nie mam. Ale tak, tutaj się prezentuje ten port, tutaj oczywiście jest nasz wjazd, tutaj do statku. To będzie taki typowy port. Tutaj widzę, że są tak zaparkowane różne ciężarówki z różnymi ładunkami. Fajnie to wygląda, tylko szkoda, że na przykład, chociaż może nie widać, ale fajnie by było, jakby, wiecie, tak wydawało się, że one tam czekają, że są jakoś sprawdzane czy coś. To by było oczywiście fajne. Tutaj kolejny przykład, z tym, że tutaj już widać, że to jest konkretna pauza. Tutaj prawdopodobnie, tutaj chyba, tak, prawdopodobnie tu się będzie wjeżdżać czy coś. Tu chyba będzie statek, ale nie wiem, czy będzie się tam wjeżdżało. Natomiast tak to się prezentuje. Tutaj mamy już takie bramki, które nie będą konkretnie bramkami, nie będzie trzeba tam, nie wiem, płacić za coś, za wjazd, jak to na autostradach, czy po prostu dawać enter, jak przy wjazdach, jak przy przejściach granicznych, tylko po prostu będą sobie to takie przejazdy. Choć fajnie, że jest to zrobione. To jest w ogóle ciekawy screen, bo jak na to patrzyłem, to nadal nie mogę ogarnąć, jak to wygląda. Aha, już teraz mniej więcej ogarnę. Czekaj, to jest tak. Naprawdę, ta grafika 3D na tym screenie to... A to jest ciekawe, że te auta czekają tutaj na wjazd. To jest bardzo ciekawe. Tu my sobie ciężarówką normalnie wyjeżdżamy. Jak ktoś zauważył, że chyba tutaj coś zostało zrobione dla Volvo. Tu akurat mamy też nową firmę. Zobaczmy, może tutaj coś chyba jeszcze nowa firma. Właśnie, tu jest kolejna nowa firma. I w sumie to chyba tyle. Może jeszcze ta. I to są tyle, to jest ta nowa, tu są wszystkie, które były. No, fajny wjazd. Aż mi się pewien wjazd w tym, w jednej z map przypomniała. Tutaj kolejny. Tutaj jakieś większe bramki, tu akurat co mamy? Liepaja, Helsinki. Więc czekajcie, Helsinki to była Finlandia, Liepaja to nie pamiętam. Nie kojarzę tego miejsca, może to są te Niemcy, ale pewności nie mam. I to jest ten port w Kapel Skar, który właśnie służy do połączenia między Szwecją, a Estonią i Finlandią.
I tak to się mniej więcej prezentuje, chyba że właśnie to jest ten Kapelska, nie wiem, nie będę mówił. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o te porty bałtyckie. No i kolejny temat, czyli nagrody Steam 2018. Jeśli pamiętacie, było coś takiego już rok temu, dwa lata temu nawet udało się wygrać SC Software dwie nagrody, które mają fizycznie nawet, takie statuetki mają u siebie w studiu. No i co? W tamtym roku się nie udało. Ja mówiłem, dlaczego prawdopodobnie. I prawdopodobnie, no... Steam, no nie wiem. Może w tym roku się uda znowu zdobyć coś dla SC Software, bo dzisiaj tych kategorii jest więcej. Może będzie możliwość, żeby SS dostało kolejne nagrody. Zwłaszcza, że widzę, że community i samo SS podchodzi jednak sensownie do tego pomysłu, sensownie do tych nagród. Więc, no kto wie, może im się uda kolejne nagrody zdobyć. No oczywiście tu piszą o tym, żeby po prostu zachęcają, proszą, jeśli mogą, no i dziękują oczywiście. I to jest chyba przykład, albo te kategorie, które jako tak zostało wybrane tu wśród community, na co głosować konkretnie. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, no to tak. To jest najlepszy developer. Może przejdę tutaj na główną stronę, akurat nie jestem zalogowany na Steamie. I to jest tak. Najlepszy producent. Tutaj można zagłosować nie na grę, ale na studio. No i oczywiście, jak chcecie, możecie zagłosować na SC Software. Dla ATS-a, z tego co widzę, została wybrana kategoria największa zabawa z maszyną, czy jakoś tak. Najlepsza zabawa z maszyną, dokładnie, to jest tu. Czyli tutaj na ATS-a. Natomiast ETS została wybrana kategoria Labor of Love, czy jakoś tak. Zobaczmy, czyli owoc miłości. Oczywiście macie tych kategorii znacznie więcej. Jak chcecie, możecie głosować też na, nie wiem, ETS, ATS, SS Software, znaczy na ST Software tylko w tym jednym miejscu, ale na te dwie gry, czy coś też innych. No jest też kategoria Gra Roku. Chociaż tu będzie bardzo ciężko, bo prawdopodobnie tutaj dużo osób walczy i prawdopodobnie dużo daje gier tych dużych, które się pojawiły w tym roku. Więc to może być ciekawe. Gra VR Roku, no to tam nie wiem co w sumie. Owoc miłości, no to tak jak było na blogu, ETS, najlepszy producent SS, najlepsze otoczenie. Tutaj też kolejna kategoria, razem raźniej, najlepsza historia alternatywna i najlepsza zabawa z maszyną. Trochę w sumie dziwne te kategorie, co niektóre. Jak dla mnie, przynajmniej jak ja sobie przypomnę to, co było... Może nie rok temu, ale dwa lata temu ta pierwsza edycja, to ona była bardzo prosta i bardzo fajna. Ale fajnie, że jednak nadal są te nagrody, tylko zastanawia mnie jedno, dlaczego już w lutym? To nie jest zbytnio późno? Nie pamiętam w sumie, jak było w poprzednim roku. Ale cóż, no, polecam zagłosować. Oczywiście, jeśli nie chcecie wybierać, nie wiem, ETS-a czy ATS-a czy SC Software, możecie zawsze zagłosować na inne gry. No i przy okazji zawsze sobie możecie zrobić tutaj rangę i będziecie mieć punkciki i tyle. No, więc zawsze coś. No i to by było na tyle, a więc no, dzięki za oglądanie. Oczywiście zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania, go udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Google+, do wszystkich linków w opisie. No i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.